Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w dosyć nietypowej gierce, a konkretnie Supraland. Czyli można powiedzieć, że grze, która jest olbrzymia, ale bardzo mała. A dlaczego? No cóż, w gierce tej można powiedzieć, że wcielamy się w rolę niewielkiego, malutkiego, dosłownie zabawkowego ludzika. A będziemy już się plączę, no niestety. A będziemy właśnie przeżywać przygody na obszarze olbrzymiej, z naszej perspektywy, piaskownicy. I tak, wiem, że motyw bardzo cukierkowy i taki dziecinny, ale muszę wam powiedzieć tyle. Miałem okazję zagrać w Supralanda kiedyś przez bardzo, bardzo, bardzo krótką chwilkę i gierka mi się spodobała. I tak, potem pojawił się do odebrania w Humble Monthly, czy tam Choice, nie pamiętam jak to się nazywało, ale był. Jednak miałem jakiś problem z kluczykiem. No i cóż, teraz nagle dostałem powiadomienie, że nareszcie naprawili mój klucz, bo miałem z nim spore problemy. Tak, no i mamy na Steamie, mam gierkę. Stwierdziłem, że kurczę, nie no, muszę po prostu w to zagrać, a jak będę grał, to prawda jest taka, że no, prywatnie czasu, można powiedzieć, mam ostatnio trochę dużo nawet. Ale tak, nie miałbym motywacji. Więc oto i tu zaczynamy serię i w sumie nie wiem co więcej powiedzieć. Gdyż tak, gierka po polsku. A co tu chodzi, jak to wygląda i jakie to jest genialne po prostu, to zobaczycie za chwilę, po tym jak kliknę graj. Jak widzicie, nieruszane, świeżo odpalone po raz pierwszy i piękny ekran wczytywania, który wydaje mi się, że może być z jakiegoś dodatku czy coś, ale mniejsza. No i proszę, piękne wprowadzenie. Ups, uderzyłem w kubek. I albo mi się wydaje, albo trochę to laguje. Nie, dobra, wydawało mi się. No. Okej, okay. Ale jest opóźnione wczytywanie trochę tych wszystkich jakości. No cóż. Bardzo opóźnione nawet. No, dobra. Oj, widzę, że czułość kamery trzeba trochę zmniejszyć. Aha, tak, zdecydowanie. Kamera jest zbyt czuła. Jak na mój gust. Więc tak, pozwólcie, że zmniejszę do 30. Powinno być ciekawe i kamery. Pozwólcie, że na razie zostawię. O, od razu lepiej. O, i pierwszy achievement. Out of bed. Za wyjście i w ogóle. No, świetnie to wygląda. Ja nie pamiętam, że jest aż taki. Ja się właśnie ukłyłem o tego kaktusa doniczkowego? Mniejsza. Ale nie pamiętam właśnie, żeby to było aż takie jakościowo, więc wow, podwójne. Ale mniejsza, jak widzicie, tak. Chodzimy sobie, możemy skakać, tylko że ten skok jest bardzo nijaki. A swoją drogą może jeszcze zrobię jedną głupią rzecz. Zanim coś. Gdzie to było? Gdzie to było? Wolę widzieć, ile mamy FPS-ów. I dobra, póki co mamy stabilną 60, więc pozwólcie, że po prostu przez ten odcinek będę kontrolował, monitorował. Spadałem czasami dosyć mocno, ale mniejsza. I tak. Mamy tutaj dzieciucha, widzicie? Jesteśmy w jego piaskownicy. On nas nadzoruje tutaj. Oraz pełno innych czerwonych ludków, którzy są bardzo zaniepokojeni. Klatki strasznie szybko skaczą. Ale mniejsza. Celownik. Po co klikamy escape'a? Nie wiem. Ale okej, dobra. Nie mamy wody, proszę zejdź na dół. I dowiedz się, co jest nie tak. No. Więc król nas prosi o to, żebyśmy właśnie poszli zobaczyć, co jest nie tak z wodą. Przy okazji, taka ciekawostka to są nasi rodzice. Jesteśmy tutaj tak księciem tych wszystkich ludzi. A teraz pora wejść do rury niczym pewien znany hydraulik. I tak, idziemy, zobaczymy co i jak. I tak jeszcze tylko wstępu powiem jedną rzecz. Wyszukujcie nawiązań, bo gra jest ich pełna. Słyszałem, że to niebezpiecznie jest iść samemu. Weź to. No. To przygotowy mamy nawiązanie do... Jak to się nazywa? Do... Legend of Zelda i it is dangerous to go alone, take this. No. I tak, mam teraz mieczyk w lewej rączce i przy okazji... Tak. O, nadal mamy, co można powiedzieć. Już się gubię po prostu w tym wszystkim, ale tak, przy okazji właśnie jeśli chodzi o sam mieczyk, to... Właśnie... Wspania nam widok, jak się im bije. Nie wiem, czy nie powinienem trochę zwiększyć field of view może. Na maksa. Okej, tylko nadal są tu takie brzydkie ślady. Ha. Nie wiem, czy też...
Dałem za mocno trochę czegoś tam. To nie jest kwestia anti-aliasingu, tylko jakichś innych głupich ustawień. W sumie powinien to sprawdzić wcześniej samemu. Ale dobra, a rozmycie obrazu, to... chyba? Nie wiem. Nie wiem, szczerze powiem, nie myślałem o tym i nie sprawdzałem. A, rozmycie obrazu, może na razie wyłączymy. Okej, okay, nie, nadal jest taki problem, dobra. To wybaczysz, naprawdę marnuję czas na odcinku na takie głupoty. Ale tak, no, tak to jest, jak się człowiek nie przygotuje. Tak, mamy wszystko i... Dobra, już można by to przed, już po prostu idziemy... ...pami? Dobra, czyli chwilę, przyleźliśmy stąd, tak. Mamy iść zobaczyć, dlaczego nie ma wody w wiosce. Tutaj zebrałem monetki i... Dalej. Trochę... Tak trochę, bo szczerze czuję się zgubiony, bo nie kojarzę tego etapu. W sensie wiem, co zrobić, bo to było oczywiste, ale no, nie kojarzę takich tutaj elementów teraz, jeśli chodzi o to miejsce. A tu właśnie można powiedzieć, mój kolejny element gry, czyli wrogów, których można pokonywać w bardzo prosty sposób, po prostu spamiąc. Tylko też taka ciekawa sprawa, wydawało mi się zawsze, że te ataki wyglądały trochę inaczej. Ale tak, jesteśmy ranni, tu mamy leczonko piękne. Nie, naprawdę, powiem wam szczerze, patrzę na tę grę i pamiętam ją w inny sposób trochę, jeśli chodzi o styl graficzny i jakości w ogóle. Więc możliwe, że mam tutaj coś pozmieniane, nawet nie będąc tego świadomym, ale tak. No i co powiedzieć, no. I co jeszcze, by pokazywał wam właśnie takie rzeczy, które znam, ale spokojnie, szybko dotrzę też do rzeczy nowych. Nie miałem okazji poznać, a póki co proszę, pokażę wam pierwszy sekrecik, który w tej grze w ogóle istnieje. Poza oczywiście milionem tych tutaj, co ciekawe, tych takich foremek, z których wciśnięto postacie, to proszę, idąc tutaj, trafiamy na ładną skrzynkę. A w skrzynce tej mamy... milion monetek, jej. I w ogóle super, mamy sekreta. Bardzo fajne, chociaż... muszę przyznać, monetki z tego sekreta jakkolwiek przydatne, nie są aż takie istotne. Teraz tak, mamy iść dalej za tą rurą, zobaczyć, czemu nie mamy wody. A blokuje nas płomienie i oczywiście, jak można się spodziewać, trzeba znaleźć rozwiązanie tego problemu, którym jest zakręcenie tego wszystkiego. Proszę. Zakręciliśmy, niby można iść już dalej, tam podnosić coś, tam robić, ale... Z drugiej strony patrzcie, tu jest rura. W rurze się świeci. Możemy tytul, czyli kontrolą, kucnąć. Idąc tutaj dalej, nadal się świeci, nadal mamy jakieś przejścia. I tak, może większość osób, które nie chce szukać sekretów, by to zignorowało, ale tutaj proszę, idąc dalej. Idziemy i nagle wielka ciemność, a jednak, proszę, nadal coś tu jest. I w ten oto sposób odkryliśmy kolejne miejsce i mamy... achievement through the firepipe, czyli przez ognistą rurę. A w nagrodę dostajemy tutaj coś, co jest bardzo popularne w tej grze, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem, czyli... upgrade postaci. Plus 5 do max HP. Niby nic wielkiego, ale przyjemne. I tak, można powiedzieć, że oto się rozchodzi cała gra. Będziemy mieli tu jakąś historyjkę, jakieś takie zagadki i tak dalej, ale... gra jest w większości, przynajmniej z tego, co ja doświadczyłem osobiście, po prostu kwintesencją kombinowania, eksplorowania i zwiedzania, więc gierka bardzo dobra dla mnie, no i przede wszystkim jest dużo lżejsza tematycznie niż to, co jest prezentowane u mnie ostatnio. No chociaż okej, Roach Legacy 2 też jest dosyć taka humorystyczna, ale tutaj to proszę, dosłownie jesteśmy zabaweczką w piaskownicy i tak dalej, kolorowo, jasno, przyjemnie, więc no, idziemy dalej. Widzimy nasz rurociąg i zaraz zobaczymy coś więcej. Jeszcze tylko trochę, już tego nie naprawią. No, jak widzicie, niebiescy. To już zepsuli nam wszystkie rury. I dobra. Niebiescy? Idź do niebieskiej wioski, pogadaj z ich królem. Dobra. I teraz tak, pewnie każdy, kto normalnie by grał czy coś... może nie każdy, ale w większości przypadków by poszli po prostu... za królową, pogadać i tak dalej, ale ja nie jestem jak każdy, więc zamiast tego pokażę wam też to, co robiłem już ostatnio, jak przeglądałem tą gierkę. Chyba to demo było jakieś, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, bo jestem pewien, że gram tu u siebie, a nigdy... powiedzmy, że nigdy no nie miałem tej gry, nikt nie dawał, ale dobra.
i właśnie tak, jesteśmy w naszej wiosce, są tu jakieś różne opcje i tak dalej. A póki co, znasz teleportowanego człowieka? Pokażę wam jego ostateczną wersję, jeśli ktoś mi pomoże. Tak, tutaj wszyscy coś gadają. Ale ogólnie tak, w tej wiosce jest tutaj właśnie dużo różnych tajemnic, znajdziek, monetek, jakieś drzwi na gwiazdkę. Teleportowany człowiek. Też... Chce mi pan pomóc w tej sztuce? Proszę wejść do jednego z tych pudeł. Okej. Okay. Świetnie, możemy zaczynać. Majcie oczy na pudle, dzieciaki. No, zobaczymy co to będzie. On jest teraz w drugim pudle. Jak? Co? Wszyscy się dziwią. A oto dowód. Co? Najgorszy, porażka. Czego to skrzoniłeś? Okej. Okay. Czyli to jest jakieś coś, powiem szczerze. Nadal nie wiem, co to ma być, jak to ma działać. Ale tak, sama wioska skrywa naprawdę wiele ciekawych tajemnic i różnych miejsc. Prostego, na przykład takich właśnie ludzi, którzy coś mówią. Spójrz na ten ogromny kryształ za klifem. Powinieneś tam iść. Jakieś porady, nawet nie wiem po co. No i mówię wam szczerze, po prostu to, jak dużo tu jest dbałości o detal, jakieś takie fajne znajdźki, pomysłowość i tak dalej. To jest piękne w tej grze. No i tutaj mam też takiego pięknego farmera, z którym można pogadać, co prawda nie ma żadnego indykatora, ale okej. Aby uzyskać więcej zdrowia, zmieszaj w tej sokowirówce trochę zielonych liści i wody. Pychota. Liście oczywiście, powiem wam szczerze, łatwo zdobyć, bo proszę, tak. Natomiast jeśli chodzi o wody, nie ma tu wody. Ale mam takie piękne, kwadratowe gąbki, którymi rzecz jasna łatwo będzie przynieść wodę. Jeśli się trochę pomyśli. A tak, tu mieliśmy trochę wody, więc teraz pokażę wam, jak to zrobiłem też. I tak, wiem, że mówię tak trochę jak jakiś wielki ekspert, który wie wszystko o tej grze, ale... Po prostu mówię, są takie jakieś rzeczy, które kojarzę. Ale no, szybko trochę się skończy. Nie mniejsza. Dajemy tu gąbkę. Teraz... kaby. I proszę, zielony soczek. Jemy go. I czy coś się stanie? Plus 10 do życia. Oraz achievement health drink. Więc tak. Jak mówiłem, ta gra ma po prostu przy sobie wiele tajemnic, wiele pięknych rzeczy. Jakby to najlepiej powiedzieć? Wiele takiego specyficznego uroku, który... Nie wiem, jak wytłumaczyć, poza tym, że no, przyciąga do grania. Okej, tu mam też domek i... To jest sekretne miejsce? Serio? Beczka. I z tymi beczkami akurat wiem, co się dzieje, ale... Dosłownie. Moja wiedza ekspercka zaraz się skończy. Ogólnie mówiąc, te beczki... Dużo do bardzo pięknej rzeczy, jaką jest zanoszenie ich do sklepu, żeby dostawać nowe upgrade'y do kupienia za monetki. Bo tak, tutaj właśnie takie rzeczy są. Już tutaj powinienem to chyba wcześniej pokazać, ale póki co tak. Jeśli znajdziesz złote beczki, odłóż je do pudła obok, otrzymasz nowe ulepszenia. I tak, właśnie za monety, które tu mam, można kupować różne rzeczy. Obrażenie miecza plus 1 na przykład. Póki co mamy 2, więc to jest spora różnica. Podwójne max monety. Obrażenie miecza plus 3 za bardzo drogie. Prędkość podwójna i... inne takie rzeczy, więc powiem szczerze, zacznijmy może od podwójnej prędkości. Fast! Kolejny achievement. Teraz patrzcie, jak fajnie szybko chodzimy. Jej. Chociaż ciężko będzie się przyzwyczaić do tego wszystkiego. I przy okazji, jak już to zrobiliśmy, to przynieśmy beczkę. I za 5 monet możemy kupić regenerację zdrowia. Tego akurat nie kojarzę, ale kupimy. Kolejny achievement, okej. Okay. Jej, możemy też się leczyć. Do 10 punktów. Niektóre ulepszenia mogą zwiększyć się. Coś jeszcze tutaj takiego ciekawego jest, czy nie? Okej. Okay. Otwieram tam drzwi. Łatwo było tu wejść, ale to dzięki temu, że mamy prędkość. A tutaj zdrowie wrogów. Widzisz zdrowie wrogów i ilość obrażeń, jaką im zadajesz. Przyjemne, ale widzicie, no to jest idea tej gierki. Po prostu łazicie sobie po świecie, zwiedzacie, odkrywacie jakieś ulepszenie, cieszycie się każdym krokiem. I tak. A co to jest w ogóle? A, okej, okay, jakaś biała farba i nic więcej. A, achievementy stabilnie na 60, więc nie ma co się przejmować. Okej, okay, nie wiem po co to, ale niech będzie. Niesamowita gra, dużo lepsza niż poprzednia. Idealne, 5 na 7. Okej. Okay. Okej, okay, jakieś dziwne teksty. Przy okazji zaraz zobaczymy, co chodzi, ale najpierw tutaj jest jeszcze jakiś gościu. Może znaleźć tu coś do włożenia. Tak, proszę, żeby tutaj włożyć. Widzicie, tu jest taki... Coś to może... Podobne by też zadziałało, chociaż pewien nie jestem.
Ale tak, weźmiemy i zobaczymy, czy to podpasuje, bo powiem szczerze, że tego już nie wiem. Wygląda nieźle, ale kolor się nie zgadza. Aha, dobra. Po prostu... W tym kolorze tego kryształka znaleźć się póki co. Nie naprawię lampy, przykro mi, nie umiem. I... kolejna znajdźka. Dalej plus 5. Więc no. Co się naprawdę będzie tu chyba rozchodziło cały czas. No, mimo tego, że tak jak mówiłem, znam początek trochę, to nadal jest to dla mnie przyjemne. Przynajmniej dużo, czerwona część dużo większa. Okej, po co tu w ogóle ma niebieską stronę? A, okej, czyli rozmawiam o gumce. Ciekawa sprawa. Ale tak, i kolejne monetki. I w sumie tak. O co tu chodzi? 9. Mam to. Ten przycisk interakcji. Aha, dostałem achievementa za taką głupotę, serio. 9. Perfekcyjne 5 na 7. Doświadczenie. Okej, dobra. Jakieś brzydkie deski. Tak się w sumie chyba prezentuje nasza wioska, czy jest tutaj coś jeszcze takiego większego, poważniejszego do odkrycia? Ja tu jest chałupa naszego bohatera chyba. Jest? Chyba nie, ale dobra. A przy okazji to nie jest ten gościu, który dał nam broń. Chce mi się pić. Widzę, że mi to się przydał. Okej, czyli można chyba z każdym pogadać, żeby on coś powiedział, ale tak. Świeltowe, takie... O, okej, okay, okno. Czy jesteśmy w stanie tam wskoczyć? Nie, nie jesteśmy. Jakby trochę brakowało czegoś. Nie wiem, może muszę wcześniej skoczyć. O, proszę, udało się. Fajnie. I co tu ma? Ile pieniądzów? Nie, no fajne. Cóż, oczywiście, jak z większością rzeczy, ten odcinek, który tutaj widzicie, będzie takim jedynym, więcej ich nie będzie. Jakiś czas, chyba że zauważę, że wam się bardzo podoba. Ewentualnie będę miał naprawdę chęć, żeby w to grać, bo nie ukrywam, chcę mi się grać, ale dopóki to nie jest taka chęć, nie do powstrzymania, co chciałbym zobaczyć po prostu, wiecie, jak się przyjmie odcinek i inne takie. I Sven, jest jeszcze tutaj coś do zrobienia, czy zrobiliśmy wszystko, co się w ogóle da, bo takie wędrowanie tutaj jest fajne, ale to prawda jest taka, że chciałbym też zobaczyć, co dalej, w ogóle co to jest? Jakiś taki kamyk, ale z tym chyba nic nie możemy zrobić, więc nie przejmujmy się tym wszystkim. O, i przy okazji kwiatuszek. Patrz, nawet kwiatuszki można zbierać, jak fajnie. Ale dobra. Chyba, jak już mówiłem, wszystko mam tutaj zrobione, więc coś więcej. Chcesz nowe ulepszenia? Dostarcz do sklepu złote beczki. Okej, on tam by mówił. I właśnie, przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... Zauważcie, że możemy mieć max 30 monet, więc mógłby kupić sobie ulepszenie mieczyka, ale pozwólcie, że wezmę jeszcze dwie monetki i spróbuję podwójną ilość monet. Dobra, no i idziemy z królową. Chodźmy do niebieskiej wioski, tak. Proszę, witam w otwartym świecie. I zarazem można powiedzieć, że chyba to była ostatnia lokacja, którą tak mniej więcej kojarzę, więc tak. Zdobędziesz sześcian mocy, porozmawiaj ze mną ponownie. Nie wiem, czym jest sześcian mocy, ale okej. Jak tego go zdobędę, to sobie to zapamiętam. Tak, widzę tutaj różnych rzeczy, jakieś krzyżyki. Powiem szczerze, do tej pory nie wiem, co z nimi zrobić. Lawa. Lawa jest niebezpieczna, nie polecam. Ale dobra. Monetki i taki dźwięk chyba zazwyczaj oznaczał tak, oznaczał zazwyczaj przeciwnika. No. I muszę wam przyznać, mimo tego, że jest tu jakaś właśnie walka i inne takie rzeczy, to ta walka to ogranicza się do takiego spamienia w przycisk, więc to jest tylko dodatek. Bo szczerze, tego mi też trochę potrzeba, jeśli już chodzi o gry. Takie, które się skupiałem na zwiedzaniu, eksploracji, chodzeniu, przyjemnościach, a nie na walkach. I co tutaj jest? Pójdę za tobą, otwórz te drzwi. Czy za tobą, czy z tobą, nie jestem pewno. Pirat, czy coś, ale mniejsza. Ale mniejsza z tym, zanim jednak pójdziemy właśnie dalej, otworzymy to wszystko, bo tego już chyba nawet nie robiłem. Z tego mojego doświadczenia, bo tutaj jeśli chodzi o te trupki, to kojarzę to miejsce jakoś też, ale... No, niewiele więcej.
No tak, to chciałbym właśnie może wrócić potem max monety i przy okazji może to... Chciałem wziąć sobie leczenia, a się ukłułem kaktusem, no po prostu... Tutaj to trzeba być mną, żeby to zrobić. O i... Tak, chyba momentami nie wyrabia mi to wszystko w renderowaniu. Może to być wina rozdzielczości, w której gram, więc ostatecznie to może trochę pozmieniam. Dzięki sieszczanowi mocy mógłbyś wydostać stamtąd beczkę, zanim się do sklepu. Okej. Okay. Jan? A, dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, już rozumiem. Z tego sześcianu po prostu tam będzie wpadać do lawy. Ale okay. Czym ten nasz skok jest taki badziewny? Nie wiem. Tam jest beczka, spróbuj się dostać... spróbuj dostać ją do sklepikarza, a zyskasz nowe ulepszenia, dobra? Okej, czyli tu jest pełno jakichś beczek, różnych rzeczy, ale... To za chwilę, na razie chcę tylko... dwie podwójne monety. I tak, wiem, że strasznie chaotycznie to robię, ale no wybacz, taki jestem. W szczególności jak się podekscytuję po prostu tym, że teraz mam... właśnie możliwość grania w końcu w Supralanda, a nie tylko... płakania, że mi Humble się zepsuł. I teraz możemy dwa razy więcej monet mieć, więc 60 i przy okazji jak jeszcze tą piękną... piąteczkę mamy, to ulepszę sobie miecz, tylko plus jeden, co mi tam szkodzi. A, przy okazji w ogóle fajna sprawa, że ten mieczek to taki dosłownie drewniany mieczek. Taki, który no... którym się dzieciaki bawią najczęściej, a jest tutaj zabójczą bronią. Tylko ciekawe, jak w ogóle nasza postać go trzyma, bo... jak widzicie, mamy ręce takie z tworzywa stałego i nie mają dziur ani nic. A nagle trzymam miecz bez problemu. Okej, okay, teraz on tam mówi, że tam jest beczka. Znowu taki jakiś dziwny krzyżyk. Jakiś... szyba z pajęczynami. No i monetki. Uwielbiam monetki. Wiecie, no po prostu monety są super. Głównie dlatego, że dzięki monetom możemy właśnie sobie lepszenia kupować i tak dalej. I cek. Beczka się tu ogólnie nie zmieści. Natomiast mamy coś takiego, co akurat działa w taki piękny sposób, że jest katapultą, więc tak chciałem wystrzałem bardziej niż katapultą. Katapulty działają trochę inaczej, no ale mniejsza. Wiadomo, o co chodzi. Więc jej mam beczkę i super. I przy okazji tutaj też zauważyłem kolejną beczkę, więc spróbujemy jakoś tak oszukać system może. Dobra, mamy to. Dwie beczki w cenie jednej. Dobra, naprawdę nie wiem, co więcej powinienem powiedzieć. Chyba już mniej więcej widzicie, jakiego typu to będzie gierka. Będziemy właśnie łazić, szukać beczek, tak się bawić i... naprawdę spokojna rozgrywka, luźna. Nie będzie raczej aż takich trudności, jak to miało miejsce w... właśnie w Rogue Legacy, czy w innych grach. I co, tak, i... sześcian mocy? Dobrze widziałem? Tak, sześcian mocy, dobra. Czyli 20 monetek na ten tajemniczy sześcian. Wezmę tylko, gdzie zostawiam tą drugą beczkę. Dobra, jest tutaj, to szybko też zaniesiemy. Wiecie, nie można zmarnować okazji na takie piękne rzeczy, jak ulepszenia. Szkoda tylko, że każdy nam za nie płacić, ale no, nie ma co płakać. I co to tym razem? Za 10 minut max zdrowie plus 15. Przyjemne. Ale wiecie co, najpierw to jeszcze chcę zająć sześciannikiem. Tylko... niestety nie wiem za bardzo... biorę te 20 monet, bo to jest trochę spora sumka. I niby owszem, widzę tutaj mnóstwo monet porozrzucanych po podłodze, ale... teraz właśnie coś czekać, jeszcze jakiś przycisk, to teraz zobaczymy. A, okej, okay, fajnie, skrzynka. To trzeba mieć jakąś szybkość razy 3, żeby tam zdążyć? A, chyba tak. Ale cóż, nie mamy niestety szybkości razy 3, nic tego typu, więc... chyba będzie trzeba tam spróbować kiedy indziej. To mówi. Nie stać mi na podwójny skok, żeby się tam dostać. Okej, okay, dobra, dzięki za spoilera, będzie to podwójny skok. I jeszcze zanim coś, to zobaczmy, czy tutaj się w ogóle kryje. Monetki, dobra. Okej, okay, dobra. Wiecie co, już mój problem, o którym mówiłem, że nie stać mi na sześciana, już się w sumie rozwiąza. O, dobra, tam też zaraz pójdziemy. Najpierw tylko tutaj z rozbiegu... nie udało się. No kto by przewidział? Chociaż może jeszcze jest szansa, tylko muszę jakoś lepiej skoczyć. Nie, nie, minimalnie zabrakło. Więc chyba z jakiegoś wyższego punktu trzeba skoczyć, albo... no nie wiem. Zdobyć jakąś możliwość właśnie tego podwójnego skoku legendarnego, o którym tam wspominał ten gościu, że go nie jesteś. A póki co... czerwony kryształek.
wiecie co? Aż go zaniosę tam do tamtego białego miejsca. Warto byłoby sprawdzić, a póki co... Łupy. Od teraz wrogowie po zabiciu puszczają monety lub zdrowie, zbywasz więcej monet, gdy twoje zdrowie jest pełne. Okej, okay. Przyjemne. I tak, zaraz zaniesiemy ten czerwony kryształ do tamtego białego miejsca. Ale póki co jeszcze skoczymy tu i zobaczymy, co tutaj jest. A, okej. Okay. Okej, okay, idziemy dalej. Czy to takie miejsce tylko? Dobra. Dobra. Ale jeśli to tylko takie miejsce, no co? W takim wypadku... Ja i tak dalej nie pójdę. Muszę tutaj pozwiedzać, posprawdzać i... Fajnie byłoby też znaleźć leczonko. Okej. Okay. Dobra, widzę leczenie. O, fajnie, monetka. O, kolejna monetka. I w sumie wiecie, co to nawet nie jest zwykła farta, że z dwóch wrogów nam dwie monetki weszły. Skoro mogą nam wpaść zdrowie. No ale tak, fajnie, fajnie. I teraz jak już mamy to, to teraz szybko tylko... Po co skaczę, co nie wiem nawet. Ale szybko do tego gościa, co tam był przy tym białym. Ja że podejrzewam, że trzeba będzie gdzieś... Skąd tutaj wróg w mieście nagle? Okej, okay, to było dziwne. Podejrzewam, że trzeba będzie gdzieś biały znaleźć, ale okej. Okay. Da, też mi nie pasuje czerwony. Trochę, no ale trudno się mówi. No, nie jestem cudotwórcą, nie ma białego, to jak mam białego przynieść? Oj, przy okazji teraz dopiero zauważyłem, ale muszę to zobaczyć, co? Okej. Okay. Czyli ten kabel tutaj... Aha, do tego domu. Ale niestety, no... Chyba jesteśmy za wolni. Tak trochę dziwne by było, żebyśmy mogli jednocześnie być tam i tu, chociaż... Oto, ale póki co... Weźmy ten sześcian i przytrzymaj, aby przygotować, pójść, aby stworzyć sześcian. Sześcian mocy. Force cube na angielski. A, okej, okay, taka kosteczka, fajna. Na przykład jest korcie i tak świeci na ten kolor, czy tutaj trzeba coś robić? Chyba nie. Nie wiem, chyba tutaj coś... Nie, dobra. Tylko zbieżność kolorystyczna, nic takiego. Kostkę i... Teraz, kiedy mamy ją, to w sumie można chyba pójść... Zobaczyć, co tam mówili, wiecie, że ta kostka jakoś można pomóc zdobyć jakieś skarby czy coś. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, stać mi na coś? Mam 14 monet? Chyba stać mi na plus 15 do HP, to od razu wezmę. Teraz tak, mamy kostkę i wejść do środka i stwórz pod sobą sześcian mocy. Nie przed sobą, ale pod swoimi stopami. Okej. Okej, okay, w ogóle patrz, jakie fajne, to taki podrzut fajny daje. Pozwala wyżej skakać, okej. Okay. Fajne, fajno. Dobra. Okej, tam jest tylko tabeczka, ale tak się tam dostanę. Dzięki swoim sześcianowi mógłbyś to... Dobra, podejrzewam, że wiemy, co będzie tu chodziło. O, i w ogóle ciekawe, sześciany są lawoodporne, warto to w sumie wiedzieć. A póki co... Nie, o, sześcian, nie, co żeś zrobił. Jełopie jeden. A, to jest stąd też mogłem tam ten sześcian tam dać. Fajnie. Dobra, i teraz jak to co działa? Dobrze, myślałem z tym, że sześcian może w sumie zablokować. I co gorsza, słyszę wroga! Idź mi stąd, wróg. Won. Won, nie chcę cię. No i znowu... Co ta kostka ma do wpadania do lawy? Ja się wiecie, ja to rozumiem, no ale... Bez przesady. Jaka ze mnie lama! Podoba się tu jeszcze jakiś sprint, wiecie, nie to, że za wolno chodzimy, tylko no... Tempo jest fajne, ale jak tak się zlami, to fajnie byłoby jeszcze szybciej móc iść. Dobra. I... Co, jako ostatnia rzecz, którą jeszcze tutaj... To może warto byłoby spróbować... Jeszcze trochę zmniejszyć się... Aliasing, może to trochę pomoże z FPS-ami.
zredukował to, czy nie? Nie jestem pewien. Nie. Ja po prostu nie wierzę w swoje nieumiejętności. W sumie w swój brak umiejętności, tak byłoby lepiej, jakby to nazwać. Tak. Dobra, szybko. I teraz, dobrze. W końcu zobaczyłem prawidłowy przycisk, skupiłem się na tym, a nie jakieś tylko głupoty. No i idziemy, chociaż to skakanie to tutaj nic nie daje, jak nie sobeczka. I 30 minut, to jeszcze chwilę możemy pochodzić, pozbierać beczki. 36 monet. Inny skok, okej, super, ale no 36 monet, mnie na to nie stać. Kupiłem jakieś głupoty i teraz nie mogę czegoś chyba ważnego kupić, ale mniejsza. A ze wszystkich rzeczy, swoją drogą jeszcze, w sumie dobra, ja wyłączę ten licznik FPS-ów, później się nim pobawię. Skoro i tak, widać, że jest kiepsko. Zresztą właśnie zauważyłem tutaj takie miejsce. To może zobaczymy, co kryje. Przytrzymaj przycisk sześcianu, aby podejrzeć miejsce, gdzie się pojawi i stworzyć światło. Okej. Ale okej, fajne. Czyli tym sześcianikiem możemy tak świecić sobie. Fajne. Jego, ale okej, przyjemne, muszę przyznać. Monetki. Okej, to mi się podoba, monetki. Fajne, lubię monetki. W szczególności, kiedy widzę jakieś ważne ulepszenia do kupienia. Okej, ten gość zniknął. Ciekawa sprawa. Dobra. Mam tu jeszcze coś takiego istotnego. Znowu oni? Waszym zdaniem też trochę za często się pojawiają ci przeciwnicy? Dobra, w sumie nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Poza tym, że no zepsułem. Ok. A wydaje mi się, że będzie on tu potrzebny, więc no w takim wypadku na zakończenie wszystkiego, jeszcze zanim zamiast tutaj tak stać tylko i się przejmować tym, że nie mogę mieć podwójnego skoku, pójdźmy trochę dalej, zobaczymy, co tu jest i rzucić sześciany na głowy tych potworów. Teczkę to od razu pójdę i... Okej! Jeden. Chcę. Bardzo się przyda. Tylko... Powiem szczerze... No... Co chciałem... Zgubiłem się trochę teraz, co chciałem powiedzieć. Dobra, mnie już naprawdę, bo tak dostałem, można powiedzieć, laga mózgu przysłowiowego. O, w ogóle fajnie, podczas skoku też można tą beczkę stworzyć. Kostkę, jaką beczkę. Ja mi już tylko beczki w głowie. Dobra. W ogóle to wszystko jest takie... Zresztą, prawda jest tego, że nie oczekuję też nie wiadomo jakich wyzwań czy trudności po tej grze, ale... Spodziewam się czegoś trochę trudniejszego, chociaż elementarnie, podstawowo trochę. Chociaż dobra, to jest jeszcze nadal w sumie możliwe, że samouczek. Prawdziwa trudność tej gry dopiero zostanie nam zaprezentowana później, przy okazji chyba psuje coś. Nie, bo już w sumie sam nawet nie wiem. Chyba nie przewidzieli, żebym tutaj wchodził. I dobra, skoro już też tak jest zrobione, że już... Pieniądze tu idę pod podwójnego skoka i wrócimy tutaj, w sumie co jest najgorsze. Po części to znowu zamiast robić jakąś fabułkę czy coś, będziemy tutaj łazić i zwiedzać, no ale... Tego się nie robi dla jakichś dziwnych pomysłów moich. Tak, i mam nadzieję, że wam to też właśnie nie będzie przeszkadzało, że tak będę latał w tej, we w tej, robiąc jakieś głupoty z pozoru. 30... Było 36, nie 26. Aż o 10 monet. No nie wiem. Ale dobra, jak jeszcze przy tym w ogóle jesteśmy, to też tutaj właśnie był ten przycisk i chciałem sprawdzić jedną rzecz. Okej, czyli kolor kostki nie bez powodu jest fioletowy. Fioletowe miejsca oznaczałem po prostu takie, słuchaj gościu, użyj tu kostki. Warto będzie wiedzieć i co my tu mamy?
zasięg ataku mieczem plus 25%. Wiem, no tylko... Tylko ja chciałem, no, coś takiego prostszego, co się dosłownie nazywa... Jak coś... Brakuje mi słów teraz. Plus ten... Plus dwie monety i swoją drogą. Okej, dobra, głupi jestem. Jeśli... Ja chcę tylko coś tutaj sprawdzić i... Jak to sprawdzę, to stwierdzę, czy naprawdę jestem głupi, czy nie. Wow, stała się taka czarna w sumie trochę od tego, ale dobra, tak. Oficjalnie jestem głupi. Tak poważnie, stuprocentowo głupi jełob ze mnie. Nie wierzę w to. Jak ja bardzo potrafię czasami nie łączyć faktów. Czy tutaj mamy białą farbę? To może zniszczyć kryształ, ale zobaczmy. Nie zniszczyło, dobra. Ja byłem totalnym jełopem w takim wypadku. I dobra, dajemy i... działa i mamy monety. Okej, czyli gra chyba przewidziała, że będziemy to rozwiązywać szybciej? Albo że nie będziemy kupować wszystkiego. O, dobra. Czyli co, teraz musimy... Nie mówcie, że tam trzeba pokazać czerwony kryształ, ja właśnie go przerobiłem na biały. No cóż... Możliwe, że właśnie sobie zablokowaliśmy teraz jakieś coś. Ale trudno się mówi. Tak to jest, jak się na głupka robi różne rzeczy. A teraz tak trochę na ulepszenie wszystkiego mamy... Achievement z Double Jumpa, to co my tu za wszystko mamy... Achievementy? Ale mniejsza. Podwójny skok, który... Ten drugi... Jak jakiś... Pranie... Mierda? Jakieś takie... Powietrze? Okej. Okay. Swoją drogą tak tutaj powiem, tylko chciałem się zastosować do tego, co mówił tamten czarodziej i... Okej, okay, czyli można zrzucać po prostu kostkę na głowę przeciwnikom. No zobaczcie, jakiego mam farta z tym, że... Ciągle nam... Ten, monetki wypadają. A, swoją drogą, oni chyba z tych krzyży wychodzą. Wiecie, miałoby to jakiś sens, ale... Nigdy tak nie zwróciłem do końca uwagi. Kiedy mamy podwójny skok, to można zobaczyć te wszystkie miejsca, potencjalnie. No, tak, teraz spokojnie na luzie dajemy radę. Co to? Co to jest za... przeciwnik. To jest jakiś trupowojak. Ja tu walczę ze zwykłymi jakimiś badziewnymi przeciwniczkami i nagle takie coś? Halo, ja tu zgłaszam reklamację. Ja tego nie chcę. To coś za groźne. No, to naprawdę było takie niespodziewane, ale dobra. Nie stać ci na double jumpa, to ci pokażę, że już... To, żebym pokazał. Ja bym pokazać, kto tu jest tym bogatym, kto ma. Tak bogaty, że ma double jump, ale oczywiście zlamiłem. Mimo wszystko. Może tutaj nie potrzeba podwójnego skoku. Nie wiem, coś innego. Na przykład podwójny skok ze skrzynki. Tak, dobra. Chyba o to chodziło. Na przykład mam przycisk, to od razu. A chwila, tam jeszcze coś jest. A. No nie, dobra, póki kostka tu stoi, to mam tutaj odbijajki, więc to nie będzie problemem. Chyba. I... Tak, póki mam tam skrzynkę. Obrażam nie miecze plus 2, przyjemne, ale no niestety, żem zepsuł skrzynkę. Teraz tam raczej nie doskoczę. Trzeba ponownie i przy okazji nasze obrażenie to są 6, więc... Wtedy 3 uderzenia. Nadal, nie 2. Ale już niedługo. Potrzebujemy jeszcze tylko 3 obrażeń, będziemy mogli tych szkieletów 2 ciosami rozwalać. Tak, nadal 3 to jest lepiej niż na początku tam było. O, mieliśmy 2, to dużo, więc... Chyba 8 trafień trzeba było wtedy, a teraz no... 3. I dobra, postawię jeszcze na wszelki wypadek. I zamiast teraz myśleć o jakichś głupotach, skupmy się na tym, co tutaj mieliśmy zrobić, czyli... Ten gościu coś wołał o jakiejś ukrytej beczce. Znajdź beczkę.
Znowu taki trup. Wiecie co, nie, tutaj chyba nas nie powinno być. I tak poważnie powinno. Bo takie trupy się nagle pojawią, chyba że to ma być jakiś na kształt przeciwnika typu boss, chociaż dobra, łatwo się z tym walczy mimo wszystko, więc może, co trochę przesadzam. Jest to tylko trochę wytrzymalszy przeciwnik, ale tak, znajdź beczkę. No nie ma beczki. Nie ma beczki. No nie ma, no po prostu. Ważne, tu mam jakąś delikatną zagadkę, którą... Nawet wiem, jak rozwiązać? Fioletowa najczęściej oznacza... Tam postaw kostkę. Dalej. Wierzę wam, że będzie łatwo zrobić beczką. Jak to zrobimy, to będziemy mieli tam przejście. Tak, dokładnie o to chodziło. Więc brawo, no po prostu czuję się mądry teraz. Mamy kolejną beczkę. Droga, super. Przeskoki są prawie że zerowe w tym momencie. A gościu, który tu stał, oczywiście znikł. Forma chyba, ale znikł też, można powiedzieć. Wątpię, żeby to komuś jakieś problemy robiło. Tak, beczka i... O, tu pisze, ile pozostało i co tu mamy? Potrójny skok? Okej. Dobra, mam już co prawda 41 minut, ale... Teraz będę kończył. Nie chcę wam po prostu robić nie wiadomo jak... długiego tego odcinka, ale... Jak widzę coś takiego jak potrójny skok, to powiem wam szczerze, aż żal... po prostu nie kupić od razu, a wrogowie jak widać są tacy mili, że dają nam monetki od razu, to tak... Weźmiemy potrójne skoki, na tym zakończymy epizoda. A ja rzecz jasna pomyślę, co zrobić, żeby... garnąć te braki FPS-ów. Nie to... Jej, potrójny skok! Triple jump achievement. Dobra, teraz to dopiero będzie nam łatwo podróżować po świecie. Ale dobra, mniejsza z tym. I tak, ja prawdopodobnie załączę sobie DLSS-a w tym momencie. Tak na zakończenie odcinka, żeby zobaczyć, czy to pomoże. Jeśli no. Performance, balance, quality, ultra quality. Okej, okay. Ultra quality na pewno nie jest rozwiązaniem, bo FPS aż jak głupio po prostu latają, więc tak jak mówię, ja będę już kończył odcinek, tylko chcę z wami jeszcze może DLSS-em się właśnie pobawić. A, supported false, czyli niewspierane. Okej. Okej, dobra. Nie widzę jakiegoś wielkiego pogorszenia, a póki co mamy 60 i to stabilną 60. Plus ten miecz aż tak, jak głupi. Chyba się nie pokazuje, więc tak, jest chyba dobrze. Więc tak, z takim pozytywnym akcentem, jakim jest ustabilizowanie w końcu gry, po prostu zakończymy to wszystko i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem, jak już mówiłem, zachwycony gierką. Może nie aż tak mocno jak niektórymi, które jeszcze niedawno ogrywałem, ale tak, jest super i... Tak, jeszcze na zakończenie w sumie wpadłem na pomysła. A co gdyby... Choć to tak rozwiązać? Bo tak, widzicie, dopiero teraz zauważyłem to białe coś i... Tak, faktycznie. Jeśli tak to zrobimy, to można tu wejść, więc... Ja się tu zatrzasnąłem... Nie, dobra. Widać, że jest przycisk na całe szczęście dla takich opów. I tak, bierzemy regenerację zdrowia. Mam informację o tym, że siostra właśnie udostępnia mi teraz swoje gry z powrotem, co nie ma znaczenia. I tak, jak mówiłem, na tym kończymy odcinek, więc tak, jeśli wam się podobało, to... Bardzo fajnie i cóż, mam nadzieję, że właśnie spotkamy się już za jakiś czas ponownie w kolejnym odcinku z Supralanda. A póki co, no to jak mówiłem, tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i hej, hej! No, to po.